Siemaneczko, z tej strony Wazji, a w dzisiejszym odcinku mam dla was kolejny odcinek z X-Glitch mapami, no bardziej tak dla mnie X-mapkami, na których możemy nabić bardzo szybko dużo doświadczenia. Ja już z nabijaniem tego doświadczenia troszeczkę zwolniłem, bo obecnie mam wszystko, co chciałem mieć osiągnięte w tym poziomie, czyli Bright Bomberkę w stylu Renegade. No ale skoro jedziemy z tymi levelami, no to wam już pokazuję kolejną mapkę. 32, 86, 20, 75, 71, 72. Klikamy Enter. Jest to mapka Level 1, Level 1999, Tilted Gun Game. Oczywiście wybieramy opcję prywatną i klikam graj. Przechodzimy do mapy. Ja wam jeszcze na samym początku chciałem serdecznie podziękować za wszystkie lajki, komentarze pod filmem, wsparcie podzieleniem się filmem z innymi, podzieleniem się kodem Wazji Gaming, wsparciem poprzez niego oraz wsparciem subskrypcjami, donacjami, napiwkami. Dziękuję wam serdecznie, to wy tworzycie ten kanał. Dzięki jeszcze raz. No i przechodzimy do mapki Tilted Gun Game. Oczywiście tutaj nie będziemy musieli nikogo likwidować, bo uruchamiam ten tryb na trybie prywatnym. Czekamy, aż się mapka nam załaduje. O, jak ja tęsknię za moim kompem z kartą graficzną normalną, a nie tym, jakby to powiedzieć, retro. Uruchamiamy Enterem mapkę. I uwaga, uwaga. Co tutaj się stało? Coś dziwnego. Chyba się wszystko jeszcze ładuje. Albo oni już coś zmienili z tą mapą. O nie, wczytuje mi się. No i mam tutaj jakąś snajpereczkę. Jestem na górce. Mogę sobie strzelać, tylko do czego to ja nie mam pojęcia. Pyk. 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 No i dobra, to nas nie obchodzi, tutaj expa nie będziemy nabijać, chociaż możecie, jeśli chcecie, ze znajomymi. Klikam pilot remote, no i pilot remote teleportuje nas na jakieś wspaniałe tutaj, że tak powiem, oczujebne reklamy. Ale to nas nie interesuje, interesuje nas najbardziej motyw przejścia na XP. Oxy. Spokojnie tam, nie przeszkadzaj mi w nagrywaniu, bo polecisz na balkon. Pozdrowienia dla Big Boya, pewnie się już ucieszył. Że papuszki dostaną eksmisję. No i przechodzimy tutaj na prawą stronę. 20 gold per weapon i mam golda 0, tak więc tutaj raczej nic nie zrobimy. Przechodzimy do tego rogu w ściany. Klikam emotkę. Oh yeah. I pojawił nam się przycisk. Łatwiej chyba nakierować mnie na niego kuszą. Oczywiście po wciśnięciu przycisku przechodzimy do fantastycznego pomieszczenia, w którym no nie możemy nic zrobić oprócz tego, że czekamy, aż ten timer dobiegnie do zera. Dajcie znać w komentarzu, co robiliście przez te wspaniałe 15 minut. Ja sobie poprzeglądam nowinki, nowości. Zapraszam na naszego Discorda Wazilandia. Astro z Kubkiem rzucałem co chwilę jakieś linki. No i widzimy się na Discordzie albo za te 15 minut, jak ten timer dojdzie do zera. I wam za sekundę po tej magii montażu podam kodzik. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy użyciu kodu Wazji Gaming na naszym Discordzie Wazilandia. Okej, okay. Czas dobiegł do końca, 15 minut, wy tego nawet nie zauważyliście. No i teraz wpisuję kod 3, 8, 9, 4, 6, 2, 389, 462. Tutaj możecie zawsze delete zrobić, confirm. No i po zaakceptowaniu przenosimy się na wspaniałą mapkę z XP. Jak widzicie, XP nam leci. No i tutaj będziemy musieli oczywiście znaleźć
wszystkie przyciski. Przycisków jest 7. Pierwszy znajduje się na wprost, czyli na ekranie kina samochodowego. Lecimy. O. Dobra, chyba wyląduje. Udało się. Czy ja pomyliłem obręcz? Tak, pomyliłem obręcz na prawą stronę obręczy. I mamy pierwszy przycisk zaliczony. Drugi znajduje się w tamtym miejscu. Całkiem spory kawałek. Czemu ten jetpack się zużywa? Nie mogę zrobić mapy, na której by się ten jetpack nie zużywał. No cóż, ważne, że jak zleci i działa. Nie zapomnijcie podzielić się tą mapką ze swoimi znajomymi. Pamiętajcie również, że gdyby ta mapka przestała działać, dajcie znać w komentarzu. A postaram wam się wrzucić następną. No i lecimy w miejsce tej skały. Co? Tutaj da się zginąć? Okej. No nie mówcie, że da się zginąć na tej mapie. Jestem w szoku. No nic, lecę jeszcze raz. Oczywiście do tej konsoli. Muszę wpisać ponownie kod, tak więc jak zginiecie w taki sposób jak no to zawsze możecie wrócić ponownie, ale tyle dobrze, że czepiaka dostałem. Że nie będzie tak wolno tu lecieć. Lecę ponownie do tej wspaniałej skały i wiecie co, ja może sobie po prostu zmienię na zbierak. Zbierakiem nie powinienem się zlikwidować tak szybko. I szukamy przycisku. Przycisk admin znajduje się w tym miejscu. Teraz przechodzimy do trzeciego przycisku. Trzeci przycisk znajduje się tutaj za tym parkingiem. Musimy przelecieć przed tymi lewitującymi autami. One lewitują. Nie wiem, czy to zauważyliście. Są to skino latających aut. Tutaj ktoś, kto tworzył mapę, no zapomniał, że to troszeczkę jest uniesione. Tak, tutaj musimy wskoczyć. Następnie przechodzimy do drugich drzwi w tym domku i na zlewie. Mikrozlewie mamy przycisk. Tak bardzo dowcipny twórca mapy. Gratulacje. Teraz lecimy do przycisku numer 4. Nie no, tutaj też te rzeczy lewitują nieźle. Nawet drzewa, one rosną w powietrzu. O, ja jeszcze mam takie wrażenie, że też te... W sumie auta chyba są normalnej wielkości. Ale reszta... No ja się po prostu wydaje takim mikro, jakaś Alicja w Krainie Czarów. Przechodzimy w to miejsce, obok tego zielonego kampera. No i tutaj widzicie, pojawia wam się na rogu przycisk numer 4. Teraz lecimy w tą stronę, do tego budyneczku, zapewne nie na osoba za... Ej, cicho mi tam, nagrywam, bo pójdziecie na balkon. Sorry za nie, no po prostu nie da się z nimi jak z dziećmi. Przechodzimy do tego budynku i tutaj mam takiego green screena i za green screenem jest kamera. Klikacie w kamerę. Leci wam exp. No ja sobie tyka. Jeszcze taka w ogóle ciekawostka. Bo oczywiście na same zakończenie mapy będzie znowu farm spot. No i pamiętajcie, że tego farm spota możecie siedzieć dłużej, aż osiągniecie limit.
Tak, więc to, że tutaj mi ten X tak powoli tyka, możecie go znacznie więcej zdobyć. Lecimy na sam koniec do tej budki z jakimiś, nie wiem nawet co to jest, hot dogami czy z czymś, o, z niczym. No to widzicie, budka z niczym. Klikamy szósty przycisk, no i ostatni przycisk znajduje się tutaj w pozycji środkowej na kinie. Chodzi o tą szopę ze stołami. Tam będziemy musieli po prostu przedostać się do grilla. I po przedostaniu się do grilla... Ej, spokój tam! Wysypują karmę na ziemię, a później się kłócą o tą karmę, żeby jeść z pojemnika. Boskie to jest. Przechodzimy do tego grilla. I tutaj po prostu klikacie farm. O, pięknie, jestem w jakimś podziemiu pod górą. Klikamy oczywiście Gugana. No i tutaj dobrym motywem jest po prostu tak spamować. Nie, czemu oni tak zrobili, że ten przycisk na środku do Gugana jest traktowany jako... Co za głupota. Dobra, tak na pewno nie róbcie. No... I znowu muszę ten kod wpisać po raz trzeci, też na pamięć będę znać ten kod. 3, 8, 9, 4, 6, 2. Świetnie. No i ponownie lecę tutaj na środek mapy. Dobrze, tego jednego wybijacza dostaje mnie, wybija pół mapy do przodu. Przechodzę na grilla. O! Czyżby coś się popsuło, muszę zatańczyć. Nie no, nie mówcie, że ten przycisk jest jednorazowego użytku. Dobra, panie i panowie, mamy problem. Ten przycisk do X-Farm jest jednorazowego użytku na mapę. Czyli jeśli zrobicie coś tak głupiego jak ja, to musicie jeszcze raz tą mapę odpalić od początku. Niestety mi się nie chce odpalać tej mapy od początku. Spróbuję jeszcze zatańczyć i nie, nie pojawia mi się niestety ten przycisk. Tak więc będę musiał tą mapę odpalić od początku, albo po prostu sobie wyląduję na innej mapie. Używacie tego Gugana na te dziki i tak dalej i możecie sobie, no wiecie, kliker nie jest mile widziany przez Epic Games, ale niech wam nie zabroni przykładowo na myszkę, tam gdzie macie przycisk lewy, założyć gumkę, recepturkę i macie cały czas wciśnięty przycisk i atakujecie te dziki i wam ten eks leci do 165 tysięcy bodajże. Dajcie mi znać w komentarzu, czy się nie pomyliłem, czy może więcej nabijecie. I w ten sposób po prostu nabijacie na tej farmie expa. Ja muszę ogarnąć tutaj niestety moje papuszki, bo coś się kłócą. Tak więc dziękuję za oglądanie. Jeśli chcecie mnie wesprzeć, zapraszam do skorzystania z kodu Wazi Gaming w sklepie albo poprzez przycisk wesprzyj pod filmem w ramach podziękowania. Pamiętajcie, że skorzystanie z mojego kodu Wazi Gaming w sklepie nic was nie kosztuje, a zawsze pomoże wsparciu mojego kanału. Dziękuję serdecznie za oglądanie, mile widziane są wasze komentarze, lajki pod filmem oraz subskrypcje z dzwonem, jeśli jesteście nowi. Zapraszam was również na naszego Discorda Wazilandia. Ja wam już nie zabieram więcej czasu, życzę miłego dnia czy tam wieczora i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej! Jeśli filmik wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Wazi Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy Wazi Gaming w sklepie. Hej!